Zwykło się mówić ułańska fantazja i chociaż sformułowanie to pochodzi z innej epoki, oznacza jedno – niestandardowe i emocjonalne zachowanie. Charakteryzuje głównie zachowania Polaków. Okazuje się jednak, że nie tylko my możemy sobie rościć do niego prawa. Dwaj studenci, Klement i Damian, pochodzący z Belgii, postanowili w nietuzinkowy sposób spędzić swoje ostatnie wakacje. Obaj ukończyli studia i przed podjęciem pracy zapragnęli spędzić nietuzinkowe wakacje. Pomysł zrodził się podczas jednego z wieczorów i wraz z ilością wypitego wina stawał się coraz bardziej realny. Od 5 miesięcy są w trasie i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pojazd, którym się poruszają. Takiego wehikułu nie powstydziłby się sam Drzymała. Podwozie kupili w Belgii. Nadwozie wykonane własnoręcznie, nie ma zbyt skomplikowanej konstrukcji i najważniejsze, że jest się gdzie przespać, a na głowę nie pada. Całość zapakowali na lawetę i pojechali do Chorwacji. Tam kupili 2 klacze, a jako bonus otrzymali małego, czarnego szczeniaka o przejmującym spojrzeniu. Dziennie pokonując 10 do 20 kilometrów, robiąc dłuższe przestoje i zwiedzając okolice, dotarli na Węgry. Potem przyszła kolejna Słowacja, stamtąd tylko przysłowiowy rzut beretem do Polski. I tak znaleźli się w Ujściu Gorlickim. A tutaj niespodzianka. Jedna z klaczy o imieniu Lili postanowiła się oźrebić. W piątek przejeżdżałem przez Rygatów, patrzę pod Brzeszkiem, blisko Stadniny stoi jakiś taki barakowóz. Ale przyjechałem, nie byłem zainteresowany, stoi to pewnie jest ktoś może z ulami, bo podobne wozy przywożą pszczoły, mają 2 klacze w zaprzęgu i jadą z Belgii z tym wozem. Tak więc wszystkie drogi koniarzy prowadzą do Regietowa. Dzięki pomocy wójta zorganizowano konsultację weterynaryjną i na świat przyszła dorodna klaczka, której nadano polsko brzmiące imię Cura. Szczęście im dopisało, bo jedna klaczka im oźrybiła w Regietowie, także mają przychówek w Polsce i świadectwo pochodzenia powinno być z Polski dla tego małego, młodego konia. Od przybytku głowa nie boli. Badając drugą klacz, lekarz stwierdził, że za kilkanaście tygodni ona również, czyli Linda, zostanie mamą. Kwadrans dla fotoreporterów i obie zaprezentowały się z jak najlepszej strony. Obaj podróżnicy są w tych okolicach pierwszy raz. Co ich najbardziej urzekło? Piękna i różnorodność natury. Z jednej strony Klimkówka, z drugiej góry i niezwykle życzliwe przyjęcie, z jakim się spotkali. To, co się wypowiadają, może grzecznościowo to mówią, ale dużo prawdy w tym jest, że w Polsce spotykają się z taką przyjaźnią ludzką, sąsiedzką, towarzyską, że się nimi zajęliśmy, żeśmy ich tam poczęstowali kolacją, obiadem, i dla koni wykupiłem w Rygatowie 2 worki owsa. Kolejny etap to Nowy Sącz. Tutaj zakończą swoją wędrówkę po Polsce i powrócą do Belgii. Bogatsi o przeżycia, nowe znajomości i wyjątkowy inwentarz. Kto wie, być może po kolejnym wieczorze i dojrzałym smakowitym winie spotkamy ich znowu.